Michu, przykro mi, ale opuszczasz dzisiaj program. Ja ty nawet nie wiesz, jak blisko ty jesteś od wyrzucenia, naprawdę. Przed wami trzeci odcinek programu Mafia in Real Life. Akcja jest prosta. W naszej grze obywatele muszą odkryć, kto kłamie i manipuluje, czyli po prostu jest z mafii, zanim ta zdąży wykluczyć ich z całej gry. Wygra tylko jedna z grup, a stawka jest gruba. Ponad 50 tysięcy złotych. Zanim zaczniemy kolejne obrady mafii, czas, żebyście się dowiedzieli, kto jest trzecim mafiozą. Siemanko. Siema. Dzień dobry. Dobrze, że spotykamy się w pełnym składzie. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się też podoba to, że udało nam się nie wywalić mnie z programu. Byłam też bardzo zaskoczona, że nagle wszyscy zmienili swoją narrację i dawali Reziego. Co jest dobre, że on nadal jest super. Że on nadal jest w grze. Ja myślę, że trzeba walić Dominika. Dominika mało kto podejrzewa, więc wydaje mi się, że jakby będzie bez sensu, żeby on został i węszył. Jeżeli wyrzucimy Dominika, to możemy dać taki statement, że oni na pewno we dwójkę są, Rezi i Kury, więc pomyśleli jako we dwójkę mafia, że wyrzućmy z naszej paczki, wtedy na pewno nie pomyślą, że to będziemy my. To może być nasza jakby teza. Kto jest za Dominikiem? Jednogłośna decyzja, lecimy. Michu, zostawię coś? Tak, drugi decyzji nie zdążyliśmy zjeść go razem, ale mam nadzieję, że będzie wam smakował wasz Michu. Co? Zostawił nam słonecznik. Puli jest 13 300 już. No a teraz dostaliście od nas oferty, w których jest decyzja mafii a propos dzisiejszej osoby, która opuści program. Aż stres przy otwieraniu gigantyczny. Wiedziałem, o nie, wydupcyli mnie! No to Domin, niestety. To trudno. Dawaj. Nie byłem podejrzany w ogóle, czyli byłem łatwym kąskiem dla mafii. Jestem w szoku, co się wydarzyło przed chwilą na eliminacji i w tym momencie jestem bardziej niż pewny, że Rezi z Kurym są w mafii. Dominik był jedyną osobą, której ufałem tak w 100% naprawdę. Ktoś z naszej dwójki po prostu musiał niewłaściwej osobie powiedzieć o jedno słowo za dużo. I wydaje mi się, że w ogóle ja mam wokół siebie mafię. Że Remek, Kaluch i Kartoni śmierdzą mi. To, że Kury i Remek są z mafii, to już jest pewne. Ty walili Dominika i mają to o mnie. Naszej grupy. Ja jakbym była mafią, też bym wywaliła swojego największego sojusznika. Tak. Dzisiejszy wieczór jeszcze totalnie mi to potwierdził. Takim manipulantem okropnym w ogóle w tej grze. Proszę państwa, jak na razie wszyscy łykają jak pelikany. Wydaje mi się, że cały nasz plan idzie zgodnie z planem. A gdy Domin opuścił dom mafii i noc się skończyła, uczestnicy zaczęli dzień od pewnych rozkmin. My się czujemy safe, nie? No. Mamy sojusz. Świeży. Moja. I don't know. Nie, świeży jest git. Remek, a czy ty nie masz nic do ukrycia wobec nas? Nie mam. A ty? Przekonam. A ty nie masz nic do ukrycia? No bo nie pokazałeś karty, ale wiesz, mafia też by pokazała, żeby zdobyć zaufanie obywateli. No właśnie dziwne, że akurat Dominik czaje odpadł. Bo on zgłosił prawdę tak. Wielu ludziom. Aha, i głosił on tak samo głośno jak my, tak naprawdę, bo my z Kurym też dość głośno. Mówimy wprost, kto tu jest tym złym. I wydaje mi się, że dobrze strzelamy, dlatego go odwalili. Wedle zdawkowych informacji, Michu był z mafii. Miałaś kartę, która odegrała ważną rolę. Więc teraz uważam, że powinniśmy się fokusować na świeżym bądź na Mai, ale odwróciłbym psychologię, udawałbym, że oni są z nami w sojuszu, bo oni myśleli, że my myślimy, że oni są safe. To co, fokus na te dwie osoby dzisiaj? No, obserwujemy. W ciągu dnia jedną wdrożymy na sztuczną do naszego sojuszu. Kochani, jeśli ta seria wam się podoba, to mam dla was coś mega kozackiego. Otóż stworzyliśmy Mafię in Real Life wersja karciana. Nakład jest oczywiście limitowany. Możecie kupić sobie swój egzemplarz, swoją grę na influencer.pl. Jest tutaj instrukcja. Są tutaj wszystkie karty. Jest gospodarz też. Karty mocy i po prostu możecie przeżyć to, co my tutaj przeżywaliśmy we własnym gronie znajomych. Także gra jest dostępna, influencer.pl, zapraszamy, ilość egzemplarzy limitowane i możecie sobie kupować już od dzisiaj, a gra się naprawdę przezarąbiście, co zresztą widać po tym programie. Nastał nowy dzień, pora rozdać karty. Dwie karty każdego ranka daję. To jest pokój Reziego, to jest jego laptop. Zostawię karty ponownie. Ale chcesz przy mnie otworzyć? Tak, ufam ci. Obrona sojusznika. Podczas tego głosowania wygnany może zostać tylko mafiozo. Jeśli dzisiaj dobrze będziemy obserwowali i dobrze wytypujemy, to wywalamy mafiozę. A jeśli typ będzie zły, no to nikt nie odchodzi. Jest ta karta świetna. Więc się dzisiaj tylko poutwierdzam w tym wszystkim, co teraz gadaliśmy. Mhm. I tą kartą wywalamy stary mafiozę. Tylko mafia. Okej. Okay. Tylko mafia. Ja ci z jakiegoś powodu ufam. To jest na dzisiaj game changer. Nie mów nikomu. Okay. Nie możesz nikomu powiedzieć. Wiem, że się tam z nimi sojuszujesz i musisz mi teraz zaufać. Ona zmienia dosyć dużo. Kali ją widział przed chwilą, że przez tą kartę oraz przez nasz sojusz w kilka osób będziemy dzisiaj obserwowani mocno
Maję. Chcecie tylko troszkę nakarmić informacjami prawdziwymi? Wydaje mi się, że... kopertę. Mam. A karty od tyłu chociaż? Nie, no bo potem przeczytasz. Ej, to w ogóle rozwala nam całą grę nie. W tym momencie, jeśli wy nie jesteście mafią. O nie, teraz moja ekipa mnie podejrzewa! Ja pierniczę, nie chciałam się mieszać z wami. Nie, dobra, idę. Zrobiliśmy taki burdel w głowie Lexi, że to się nie mieści w głowie. Wdrożyliśmy ją fragmentarycznie do planu na dzisiaj. Zaczęli bardzo obwiniać Lexi. Olek to się po prostu obraził na śmierć. To jest dobre zagranie, bo jeśli rzeczywiście Lexi jest czysta, wprowadzi to teraz turbo dużo popłochów. Tak. Tam będzie teraz burdel. Już Olek powiedział, że zawiódł się na Lexi, więc na tym nam zależało. Stary, przypominam ci, że ja mam kartę immunitetu. Zapomniałem o niej. Więc jeśli będzie przypał, mogę jej użyć. No póki co ja jestem na ostrzale przez to, co robię, stary. Dobra, jest. Ej, ale jaki mógł być powód wyrzucenia Dominika? Tego ja nie ogarnę. Ja też nie ogarnę. Dobra, nie trzeba dużo myśleć, żeby się domyślić, jaki był powód wyrzucenia Dominika. No jaki? Nie powiem o tym głośno, bo uważam, że siedzimy z mafią w jednym busie. No ale co to robi? Remek ma kartę. Jest to karta, że tylko mafia dzisiaj wylatuje. I jest to zastanawiające, że wziął mnie, a nie ciebie. Jakby, żeby ci to powiedzieć. Czy mi nie ufał? No nie wiem. Ktoś wydał tu Dominika. Ktoś, kto wiedział wszystko, co Dominik głosił. No nie myślisz o Wiki? Że trochę Wiki jest podejrzana? Może być. Owinęła sobie wszystkich na zwykłym palca. W międzyczasie dojechaliśmy do celu, gdzie przygotowaliśmy kolejne zdanie. Uczestnicy będą musieli zbudować 3 jeżdżące pojazdy. I tym bolidem, który jest udekorowany, przejechać tor przeszkód, zdobyć walizki i zdobyć kartę, która może dużo zmienić. Wow! Jak weszliśmy na halę, zobaczyliśmy 3 strefy z 3 oddzielnymi konstrukcjami do zbudowania. Łóżko? Szak pierwsze! Łóżko! Na skonstruowanie naszych pojazdów mieliśmy 1,5 godziny. Czas tak! Kochani, a to jest wasza instrukcja. Nie, to jest prosta konstrukcja, mamy najprostszą konstrukcję. Fotel z telewizorem? Ej, zarobnicy mamy to! Jeżdżąca łazienka! Zawsze o tym marzyłem! Jak coś, to mamy jeżdżącą łazienkę, jakbyście się zestrali ze strachu. Siedzi się tutaj i tym się będzie sterowało. Pasuje mi jakby No, to ty dzisiaj skręcasz. A jak coś, ja pierwszy raz dzisiaj będę wiercić. Słuchajcie, ja mogę ogólnie jechać na tym, bo to podobnie jak na deskorolce jest. Rezi bardziej ogarnia tą mechaniczno-techniczną stronę, a my z Marysią zrobiłyśmy koncept na udekorowanie i gdzieś tam to się wszystko zgrało. To nie spadnie raczej, możesz to puścić tak, no, czy nie? Okay. Takie nakładki potrzebujemy z dużym przejściem. O tym mówiłem. Aż? No. Patrz, idzie. No i to ja wkręcam szybko, nie ma czasu. Dasz radę? Tak, dam delikatnie radę. Mocno, całym ciężarem ciała na ten. Sprzęgło se ustaw. A sprzęgło nie jest w samochodzie? Powolutku. Po prostu nie tak szybko! Olej! Najpierw jak młotek. Czekaj, daj może ja to zrobię, co? Czekaj, dam radę. Może ja to zrobię, co? Może ty to zrobisz, co? Mam wrażenie, że poradziliśmy sobie najlepiej. Mieliśmy najlepszy pojazd. Oni mają łazienkę, tamci salon, a my co? Kurde, drabinę. Pokój. My jesteśmy ekipą remontową. Będziemy dekorować, ale ja potrzebuję waszej pomocy tutaj. My musimy robota. Chłop buduje, kobieta dekoruje. Dawaj. Świecisz mi czy sobie, gość? Co? Ty tytka power, mordo. Dobra, idzie. Idzie! Ciągnij! Trzymaj! Ja dzisiaj muszę wyjść wcześniej z roboty, da radę się włączyć, czy nie? Załatwimy jakiś tutaj ten, ale za połowę dzisiaj pracuję. Tak? Go wystarczy przykręcić kątownikami. Dobra, idę skorzystać. O, w dupę! Coś ty linę połknął? Motylki, wiatraki, robimy wszystko w kolorach granatowy, niebieski, srebrny. Trzeba zrobić elegancką warstwę estetyczną. No. Kiedy? Na kiedy? No na za chwilę, szefie. Nie mam terminu. Bo to może być pierwszy i ostatni raz, kiedy to jedzie. Naklejam motylki! Szybko, zostało mało czasu. Dobra, moi drodzy, koniec czasu, stop! Zostawiamy tak, jak jest. Mam na zdjęciu uwieczniony bardzo fajny moment. Uwaga, świeżego. Olka, Maję, Lexi. Oni się mocno trzymają razem i chcą Lexi przerzucić na stronę mafii. Takie jest moje zdanie. Więc jeśli chcą Lexi przerzucić na swoją stronę, to oczywistością jest to, że ja uważam, że z mafii jest oczywiście Maja, świeży i Olek. Ta rampa
jest śmiercionośna. Teraz sobie wyobraź tą rampę i to połączenie. Ej, ja idę po ochraniacze, stary, bo jak widzę tą rampę, to... Najważniejsze, żebyś wziął balon z kartą. Ja szkoda, że nie mamy hamulca, to jest jedyny minus. Jak ja tam wyhamuję później? Trzy grupy mają do pokonania specjalny tor przeszkód, na którym rozmieszczone są przedmioty i karta specjalna. Za każdy przedmiot zyskują 500 zł, natomiast przejechanie przez metę to 2000 do głównej puli. Jednak by nie było za łatwo, za każde dodatkowe popchnięcie pojazdu odejmujemy 500 zł. Jechaliśmy jako pierwsi, więc trochę musieliśmy przetrzeć szlaki i nie do końca wiedzieliśmy, jak mocno popchnąć. 3, 2, 1, dawaj! Dobra, git jest! Za wolno! Jednak za lekko. Pierwsze zatrzymanie i minus 500. Paliwo jest! Drugie odepchnięcie. Uwaga, lecimy dalej. Kowaliska. Okej. Ej, dobra, prawie spadł. Powiem tak, poczułem stresa. W sensie ja sobie poradzę, ale to jest liczone jako 500, nie? No dobra. Koniec! Ciężko, ale wszystko po drodze chyba jest złapane. Czyli macie tak, 4000 plus karta, minus 1500, 2500. Dziewczyny? Jest git. Jest git. Mamy kartę i to jest bardzo ważne. Uwaga, karta to podejrzani. Na prywatnym spotkaniu gospodarz wskazuje uczestnikowi niebędącemu członkiem mafii trzy osoby, z których jedno należy do mafii. Gdy drużyna Remka skończyła, nadeszła pora na drugi przejazd. Let's go, świeży, let's go! No i dobra, ja przestałem się stresować w takim razie. Dawaj szybko! Szybko, szybko, szybko! Dawaj! Jest pierwszy stop! Ale telewizor! Ale telewizor poleciał! Dobra, lecimy dalej! Pulsy czyste! Nie! Mocno! Let's go! Mamy to! Ej, najlepszy telewizor nawet! Wymijam go! Ile ty dalej! Przez chwilę pomyślałem, że ten telewizor się będzie ze mną ciągnąć, już byłem gotowy go zgryzać kap, wiesz? No. Słuchaj, świeży, zdobyłeś 4 przedmioty, zatrzymacie 2000, za dojechanie do mety również 2000, jedno zatrzymanie, czyli łącznie macie 3500. Yeah! Wygraliśmy kartę! Moc dla wszystkich! Posiadacz karty może jej użyć, aby on i dwie wskazane przez niego osoby dostały nowe karty z mocami? Ej, to można wykorzystać to, że bierzesz ty i dostajemy my nowe karty. Oczywiście, ej, tak. Ale to jest karta, o której nie możemy nikomu powiedzieć. Tak, nie możemy powiedzieć pani, co to za karta. Wydaje mi się, że Maja bardzo się zirytowała, jak się dowiedziała, że na razie nie chcemy jej mówić. A we dwójkę idziecie? O ja pierdziele, nie! Nie, nie, nie w tę stronę, nie w tę stronę! Czekaj. Nie trafią w star, lewo! Nie lewo! Odmieścili się na centrum. Lewo, lewo, stary, pomogę! Dobra, i teraz jest krew! Czekaj, jestem. Dobra. Cofamy! Musicie przejechać przez metę! Cztery popchnięcia były, więc zeruje się to z kasą przy wyjechaniu na metę, ale za to macie 1500 zł w przedmiotach i kartę. Nieźle, nieźle! Podwójny głos, proszę sobie głosowanie, głos posiada. Zagrajcie Fabrykę Miej Nożyce.
No i dobra, podwójny głos ląduje do mnie. Ej, no to dobra, jeżeli będzie jakaś mocna poszlaka, to można naprawdę kogoś wypędzić. Po zakończonym zadaniu wróciliśmy do domu mafii i zaczęły się intrygi. Lepiej moim zdaniem teraz jest powiedzieć Mai, jaką mamy kartę. Wtedy ona będzie wiedziała tylko, że mamy taką kartę, a nie będzie wiedziała wszystkich tych trzech poszczególnych, które będziemy mieli później. Okay. Jakby każdy będzie miał indywidualną decyzję o swojej karcie, czy tą drugą kartę zdradzi Mai, czy nie. Jesteśmy w stanie powiedzieć, jaką kartę dzisiaj otrzymaliśmy w zamian, jak ty nam powiesz, jaką kartę wasza grupa dzisiaj otrzymała. No jasne. Czyli świeże brzmienia i dostajemy wszyscy. Każdy z nas będzie miał jakieś dodatkowe karty. Fajnie. My mamy kartę, która Karol mówi trzy osoby. Jedna z tych osób jest mafią. Mój notatnik jest zapełniony. Jakby jestem prawie pewna, że ja już wiem, kto jest mafią. Mafią był Michał Wyrmucha, mafią jest Rezi i mafią jest Kury. Jedynie, co mi się zmieniło, to to, że Kali nie jest w moich podejrzanych już. Pozbyć. A na kogo ty byś głosowała dzisiaj? Na Rezimu. My też. Też no. I Rezi dzisiaj strasznie jakby... Buntuje wszystkich przeciwko wszystkim. Maja, Ulek, Lexi, jakby wydaje mi się, że mega wierzą w to, że jestem safe, nie? Remyk ma tak przewalone teraz, jakby wszyscy są na rękach. Ej, a czy po tym możemy ustalić to z kartą i w ogóle? Tak, właśnie, bo też na to czekaliśmy. A mogę tą kartę? Chcesz zobaczyć, czy co? No. Czy chcesz ją przejąć? Chcę ją przejąć. Ale ja już ją przyjąłem, bo prowadziłem. Masz święte prawo ją przeczytać, ale z Basica uznałem, że ona jest po mojej stronie. Ale wiesz, to, że ty ją masz, to jest to, że możesz pokazać innym osobom. Ja też, obiecuję ci, możesz mi zaufać, że nie pokazałem tej karty nikomu poza tobą i poza Marysią. Tylko nasza trójka o tej karcie wie. Więc jeśli ty też nie zdradziłaś, to fajnie. Ja nie miałam jej. Moc dla wszystkich. Okej. Okay. Chcielibyśmy tą moc uzyskać. Kochani, mam tutaj 5 kart. Każdy z was w takim razie wybiera sobie po jednej. Okej. Okay. Ja mam double shot, czyli mój posiadacz karty może zagłosować na dwie osoby podczas jednego głosowania. Alright. Ja mam immunitet dla zwycięzców, czyli jak robimy zadania i zrobimy zadania jako pierwsi, to nie mogą nas wyrzucić. Ja mam kartę objawienie sojusznika, czyli ja będę miała jakby możliwość dowiedzenia się o jednej safe person, z tego co zrozumiałam. Dowiesz się, czy dana osoba jest bezpieczna, czy jest mafia. To jest fajne. Nie zmarnuj tego. Ale nikomu nie możecie mówić, że mam tą kartę, bo jak się mafia dowie, że tą kartę mam, to będą musieli mnie wywalić. Musisz sprawdzić Reziego. I teraz ci wytłumaczę dlaczego. Nawet jak on się okaże dobry, to zanim mamy 4 osoby, Kury, Wika, Marysia i Kali, jak on się okaże dobrze, to znaczy, że dwójka z nich jest z mafii. Jak on się okaże, że on jest z mafii, to od razu go dzisiaj odpulamy. Mu się wydaje, że on wszystkimi manipuluje, a mafia stawia się za nim, bo wiedzą, że są bezpieczni, bo sam tylko Rezi zauważy, że nastawia wszystkich przeciwko komuś. Ja muszę Ale Imo, powinnaś to zrobić jeszcze dzisiaj przed głosowaniem obywateli. Jakby to jest mega ważne, bo inaczej zaczynamy przegrywać tą grę. Okej, zaczynam mieć wątpliwości co do Olka i to takie prawdziwe. I czuję się, że jestem pośrodku dwóch tych grup i wydaje mi się, że Olka dzisiaj jest prawdziwa. Bo ja z Olkiem dużo dzisiaj gadam i jeśli on okazuje się, że jest mafią, ja potrzebuję mieć taką jedną, pewną osobę. Ja ci ufam. Ja tobie też ufam. Ja mogę wskazać jakąkolwiek osobę i Karol mi powie, czy to jest mafia, czy nie. Mega mocna karta. I teraz pytanie. Pierwszym jakby wyborem to by był Rezi, ale on jest tak oczywisty, że aż nie chce mi się go sprawdzać. Groźny byłby Olek, groźna byłaby Marysia. Olek? Tak, gdyby Olek był mafią. A jest taka możliwość. Się wydaje, że świeży może być. Albo świeży. Dobra, no ale pytanie, żeby nie zmarnować tego. Nie no, moim zdaniem powinnaś to zrobić jak najszybciej. Chcesz jak najszybciej się dowiedzieć przed dzisiejszymi głosowaniami i wszystkim. Bo to ci dużo da. Bierzcie pod uwagę, na kogo głosuję. Po prostu dzisiaj podczas głosowania. Czy nie chcesz mi powiedzieć, jaki będzie? Nie mogę. Podobno nie mogę, więc po prostu możecie brać pod uwagę i zastanawiać. Niech wam to da coś do myślenia, nie? Jak już wiecie, mając informację z karty objawienie sojusznika, Lexi nie może tą wiedzą podzielić się z nikim. I reszta może tylko sugerować jej głosem. A tymczasem ja zebrałem specjalne posiedzenie mafii, by przekazać im pewną rzecz. Kochani, zaprosiłem was tutaj na specjalną audiencję u gospodarza, ponieważ dzisiaj jest pewna ciekawa intryga i wy będziecie mogli zdecydować o tym, kto dostanie te dwie koperty. Voucher na lot w tunelu aerodynamicznym. Voucher na kosmetyki o wartości 500 zł. Ja, o co chodzi? Wy wybieracie, kto to dostaje. Oni zawsze rozkminiają w drugą stronę, że to jest odwrócona psychologia, że o, no to ta osoba musiała to zostawić dla siebie, żeby pokazać, że nie jest właśnie z mafii, ale no dlatego myślę, że tutaj nie ma co rozkminiać i myślę, że Maja i Kury. Okay. Gdy mafia już wybrała nagrody, intrygi, mieli chwilę czasu dla siebie, by pogadać. Rezi dostał kartę. On może teraz chodzić po ludziach i pokazywać im, że on ma tą kartę i że popatrzcie, jeżeli świeży jest taki safe, to przecież zagłosujmy wszyscy na niego i zostanie w grze. No to chyba... A ty odpadniesz!
Boże, to psuje nam cały plan. Nie może... Ja pierdzielę, ale ta karta poddymiła teraz. Słuchajcie, mam jeszcze jedną opcję. Remek używa swojej karty, głosują na ciebie, a ja w anonimowy sposób podkładam tobie tę kartę, którą ja mam sam, czyli immunitet. Wtedy mieszamy, bo nie wiadomo, czy jesteś czysty, czy zadziałała moja karta. Ryzykujemy, no już teraz nie mamy nic do stracenia. Dobrze, moi drodzy, więc przed wami są dwie koperty, w których są pewne fajne rzeczy, które mafia wybrała dla dwójki z was. No tak czułem, że będzie dla mnie jakaś przesyłeczka i oby tu była karta zdrajcy. Ha! Voucher! No, w tunelu aerodynamicznym. O, jakiś voucher na kosmetyki o wartości 500 zł. Co? Tak, no. mafia wybrała po prostu dla was dwa prezenty. Każdy teraz przekminia. No, to jest taki burdel w głowie. To jest nasza wspólna karta, więc uważam, że mamy prawo wspólnie decydować. 3, 4. Twoja karta. Robię z niej, co chcesz. Dobra, czyli Marysia używała z karty podejrzani. Muszę ci powiedzieć trzy osoby, spośród których jedna jest na pewno z mafii. Pierwszą osobą będzie Maja, drugą osobą będzie Świeży, trzecią osobą będzie Rezi. Miałam pewne domysły jeszcze zanim Fritz mi powiedział. Utwierdziłam się tylko w swoim przekonaniu. Ja tą kartę używam, ale żeby ta karta zadziałała, to my musimy jednogłośnie zagłosować. Pod moim ostrzałem jest Maja w pierwszej kolejności, w drugiej jest Świeży i Olek. Tak, to jest... Aleksis też uważam nas czysta. Aleksis git. Więc jeśli zagłosujemy na Maję, bo nie jesteśmy pewni, tak jak wy mówicie, gdzie ja jestem pewien, to jeśli z mafią, to wywalamy ją, a jeśli jest safe, to już wiemy, że ona jest czysta. Bo Świeży jest dla mnie dosyć mocno obvious i głosowałbym na niego. My jesteśmy w 100% pewni, że Świeży jest z mafii, bo jeżeli dzisiaj, tak jak ty mówisz, przetestujemy i okaże się, że on zostaje w rozgrywce, oznacza to, że on nie jest z mafii, to nam zmienia wszystko. Mieliśmy kartę, że poznam trzy osoby, z których jedna z nich jest mafią. Zostałeś mi podany ty. Została mi podana Maja. I został mi podany Świeży. No to masz dwóch mafiozów i jednego obywatela. Może tylko jedna z nich może być mafią. A tylko jedna? No to wszystko zmienia patrzcie. Czyli albo Świeży, albo Maja. To jest moment, kiedy my sprawdzamy Świeżego. Jeśli tutaj jest mafia, to jest przerąbane. Ale Lexi ma kartę, że może sprawdzić jedną osobę. Tak, to wiem, no. I ona chce sprawdzić Świeżego. Jeżeli Lexi dzisiaj sprawdzi Świeżego i my użyjemy też tą kartę, ona Świeżego, to umarnujemy dwie karty. No, ona musi przetrzymać tą kartę. Lexi powinna zostawić tą kartę i jeżeli my mamy kolejną osobę, której jesteśmy niepewni, no to ona wtedy się jej pyta, a my dzisiaj robimy obronę słusznika, wywalamy Świeżego i mamy out mafiozę. Dobra, no ja bym też tak zrobił. A potem, na następny dzień, już eliminujemy mafię, bo przecież mamy kartę, żeby sprawdzić, kto jest z mafii. Teraz wywalamy jedną osobę i to jest Świeży. Byliśmy teraz w aucie z Rezim i Rezim ma mega mocną kartę. Okej, wtedy moja karta jeszcze ma moc, jakby możemy jutro ją wykorzystać i zmniejsza się od razu szansa na... Okej. No i zobaczymy, jakby głosujemy dzisiaj wszyscy na Świeżego, jeżeli on zostaje, a wszyscy w to wątpią, to oznacza, że on jest dla miasta, tak. A jeżeli on odpada, to już wiemy, że wyeliminowaliśmy mafię. Jesteś safe czy nie? Chcesz mi pokazać swoją kartę? Jesteś safe czy nie? Chcesz mi pokazać kartę, którą dzisiaj użyjesz? Jesteś safe czy nie? Oczywiście, że tak. Marysia powiedziała ci o tej karcie czy nie? O swojej, o twojej, ja wiem wszystko. Jaka moja jest karta? Ale twoja karta jest taka, że odpada dzisiaj albo ktoś z mafii, albo nikt. Dokładnie tak. Na kogo głosujesz dzisiaj? Na Świeżego. Okej, jesteś tak jak znany. Wszyscy. Jesteś safe. Chciałbym zadeklarować, iż używamy tej karty. Używasz karty. Tak. Obrony sojusznika. Obrona sojusznika, czyli podczas tego głosowania. I wygnany może zostać tylko mafiozo. No mój drogi hoście, no musimy niestety poratować się kartą. Wszyscy wiemy, na kogo będzie głos. Będzie to głos na Świeżego. Jeśli... Tak myślisz? Wszyscy na Świeżego? Jesteśmy pewni. Byłem w samochodzie, kurczę, z połową ekipy. No a ta karta naprawdę sporo namiesza. Okay. Obrona przed wypędzeniem. Chciałbym jej użyć na Świeżego. Dobrze. W takim razie Świeży dzisiaj nie może opuścić programu przy głosowaniu. Dzisiaj... Albo nikt nie odpadnie, albo odpadnie mafioza. W domu mafii zbliżał się wieczór, a to oznacza zebranie miasta i wyrzucenie jednej z osób. Dzisiaj po raz kolejny będziecie mogli zagłosować i też przede wszystkim pogadać sobie. Teraz dokładnie będzie na to czas. Ja chciałam zapytać, czy ktoś może coś uważa o tej dzisiejszej intrydze mafii, bo na przykład mi to nie za dużo podpowiedziało, a jestem ciekawa, czy ktoś ma jakieś... Ja na pewno uważam, że super prezent i dziękuję. Ja uważam, że mafia poszła bezpiecznie, typu dała jedną kartę dla drużyny spoza grupki i jedna osoba dostała z mafii po prostu kartę. Ej, Lexi, a co ty dzisiaj powiesz po dzisiejszym dniu, bo wydaje mi się, że u ciebie też się dzisiaj zaktualizowała baza danych. No, dzisiaj bardzo dużo się stało i ja zmieniłam jednak te swoje top 3, że tak high powiem. Five. Air high five. I zaczynam się zastanawiać nad swoimi najbliższymi, że tak powiem. Okej. Mam nadzieję, że to się nie sprawdzi. Reakcja dziewczyn była
ciekawa, jak powiedziała to Lex. Bardzo byłyście zdziwione. Ty też, Maja, co ty nie dajesz po sobie poznać, też zauważyłem. Świeży, dalej uważasz, że patent z wyrzuceniem Hani w pierwszym odcinku to był dobry pomysł? Ja nie wyrzuciłem Hani. Ja chciałem tylko powiedzieć, że od samego początku Rezi Kury jest podejrzany i tylko zmieniacie swoją opinię, ale tylko dlatego, że Rezi was i Kury was przegaduje. Dobra, czyli przez kogo jeszcze oprócz ciebie ja jestem podejrzany? Kto jakby, znaczy kto mnie podejrzewa, że ja jestem mafią? Może te osoby na razie? Ja. Myślisz, że chciałem jestem mafią? Powiedzieć, że te osoby się nie chcą wyłonić, bo będą wyrzucone przez mafię na przykład. Ja ogólnie chciałbym być w mafii. Naprawdę, to jest moje marzenie, odkąd jestem w tym programie. No i dlatego ja dzisiaj na Kurego będę głosował. Okej. Okay. Zdradziłeś, tak? Ale że ty na mnie. Brutusie. Lipa i twoi podwładni od tak samego samo. Początku na... to jakby... Zaraz, dlatego, kochany, słuchaj. Każdy głos na mnie to jest minus 2000 od puli hajsu całego. Bo ja jestem dobrym obywatelem i ja nie pozwolę sobie tak w twarz po prostu pluć. Zadeklarował kartę. Także kto kartę. Chce w ogóle ze mną zadzierać, to ten. Kury właśnie użył karty kosztownego głosu, która powoduje, że każdy oddany głos na niego odejmuje 2000 zł z puli. Nie głosujemy na Kurego, dziękuję. A tymczasem skończył się czas i przejdziemy do głosowania. Jak zwykle ja zapytam, czy może ktoś chce jako pierwszy oddać swój głos? Ja na świeżego. Dobrze, mamy pierwszy głos od Kurego na świeżego. Świeży. Drugi głos na świeżego. Świeży, może ty się chcesz obronić, na kogo oddajesz swój głos? Może na mnie? Jeżeli na Kurego nie mogę, no to najbardziej tutaj podejrzany jest Rezin. Odbijam, świeży. Trzy głosy. Ktoś tu się zgłaszał? Wika. Świeży. Cztery na świeżego. Kto jeszcze oddaje na świeżego? To ja. Na świeżego. Pięć na świeżego. Maja? Na świeżego. Już wasze głosy Lexi i Oleg nic nie zmienią, ale możecie oddać swój głos, żeby było też wiadomo, na kogo wy byście zagłosowali. Dobra, to ja daję też na świeżego. Sorry, świeżo! Sorry, Oleg? Ja na Reziego. W związku z tym świeżo otrzymałeś najwięcej głosów. Natomiast dzisiaj nie opuszczasz programu. Co? Nie! Dlaczego? Ha! Po prostu, nie opuszczasz z programu. Została użyta pewna karta, która powoduje, że dziś nie odpadasz z programu. Nie! A ktoś nie mi powie, o co chodzi? Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. Ale zmanipulował! Nie! Widzieliśmy od początku!